Porozumienie miasta ze spółką giełdową przewiduje odbiór i utylizację około 6 tysięcy ton odpadów zmagazynowanych za Urzędem Skarbowym przy ulicy Filomatów, dodajmy wskutek przestępczej działalności. Usługa zostanie wykonana w ciągu najbliższych 2 lat. To jest jedna z lepszych wiadomości na początku roku. Bardzo długo nad tym pracowaliśmy, zarówno nad tym, żeby pozyskać dofinansowanie na realizację tego projektu, jak i żeby znaleźć wiarygodnego, profesjonalnego partnera, który swoją wiedzą i technologią zapewni to, że te odpady nie tylko szybko z miasta wyjadą, ale również zostaną zutylizowane. A tym partnerem będzie spółka MOBRUK. Takie zadania już wykonywaliśmy, także procedury będą standardowe. Nie spodziewamy się, żebyśmy spowodowali zakłócenia dla mieszkańców czy dla okolicy. Mam nadzieję, że ten proces przebiegnie sprawnie, tym bardziej, że współpraca z miastem zdaje się bardzo dobrze się układać. A z jakimi odpadami będzie musiała się zmierzyć firma giełdowa? To są odpady głównie pochodzenia przemysłowego. To jest nie pierwsza tak zwana bomba ekologiczna, którą neutralizujemy. I one mają te składy z reguły zbliżone. To są głównie odpady płynne i można powiedzieć, że 95% takich odpadów jest neutralizowane w drodze tak zwanego termicznego przetwarzania, czyli spalania. Przypomnijmy, usługa została zakontraktowana na 2 lata. W tym miesiącu ustalimy dokładny harmonogram realizacji projektu z miastem i według niego będziemy działać, ale ramowe czasy są 2 lata. Koszt łączny 36 milionów złotych, z czego 55% pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z WFOŚ-u, natomiast reszta to są środki mieszkańców i mieszkanek Częstochowy z naszych podatków, więc na pewno będziemy się starali odzyskać te środki, obciążając tych, którzy zawinili. To jest dobry termin, dlatego że te odpady muszą być przetwarzane termicznie w określonym miksie. Nie można ich wprost, dopiero po zmieszaniu w określonych proporcjach, one mogą być spalone. Także to zwiększa komfort projektu. A jaka jest teraz pewność, że Częstochowie znowu ktoś nie podrzuci kolejnych niebezpiecznych odpadów? Czy teraz miasto jest mądrzejsze po szkodzie? Miasto cały czas prowadzi bieżący nadzór i kontrolę nad tym, co się dzieje. Wydaliśmy decyzje administracyjne nie tylko w trybie artykułu 26a, ale również w trybie artykułu 26 w innych lokalizacjach, gdzie odpady niebezpieczne i problemowe na terenie miasta Częstochowy się znajdują, ale oprócz tego zajmujemy się innymi odpadami, też odpadami komunalnymi, więc nadzorujemy wszystko to, co jest związane z gospodarką odpadami w mieście Częstochowa.